21 listopada. No i czekam. No idzie dwoje ludzi. Wybiegali się. No i idą, głośno rozmawiają, no bo w lesie. A musi być ich słychać. Bo jak? A ptaszki jak nie usłyszą wszystkiego, to co potem? Prowadzą bardzo interesującą rozmowę. Chciałam przeczekać, aż przejdą, ale zatrzymali się właśnie w tym samym miejscu, co ja i... rozciągane. Teraz są ścięgna po biegu, po wysiłku fizycznym. Teraz są ścięgna rozciągane. I akurat przy tym płotku, przy którym ja się zatrzymałam. No i co? A że ja temat mam dzisiaj taki bardzo, bardzo nobliwy, tak bym go określiła. Taki niezadziorny, taki spokojny. No to postanowiłam po prostu zobaczyć, wypraktykować tę łaskę cierpliwości. Łaska cierpliwości. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że właściwie to niewiele da się osiągnąć, jeśli człowiek nie ma tej cierpliwości. Cierpliwości w pokonywaniu przeszkód. Cierpliwości właściwie w każdej sytuacji jest ona niezbędna, potrzebna, jak powietrze. Bo kiedy jej brak, a w tym świecie dzisiejszym naprawdę trudno się zetknąć z ludźmi, którzy obdarzeni są tą łaską, a to wychodzi się na tym średnio. Brak cierpliwości zawsze owocuje. Zawsze, albo prawie zawsze, brakiem sukcesu, albo poirytowaniem, albo wywoływaniem sytuacji, w której wcale nie chcielibyśmy się znaleźć, ani my, ani inni, jak sądzę. Jak często obserwujemy ten brak cierpliwości, kiedy trzeba czekać. Ale życie uczy nas tego cały czas. No i ta refleksja przychodzi, że kiedy objawimy ten brak cierpliwości, to sytuacje pokazują nam, że nie tędy droga. Łaska cierpliwości to coś wyjątkowego. Chciałabym wejść w posiadanie tej łaski, dostać ją. I umieć się nią posługiwać w każdej sytuacji. Nawet w tej sytuacji, która jest niewygodna. Nawet w tej sytuacji, która niekoniecznie jest dla nas radosna. Ale wiadomo, że musimy wytrwać, że musimy być, że musimy... Nie musimy, ojej, nie musimy. No chcemy. Chcemy sprostać zadaniu. Chcemy się wywiązać ze zobowiązania. Chcemy osiągnąć jakiś cel. Bez cierpliwości to jest po prostu niemożliwe. I proszę bardzo, wykazałam się cierpliwością. Poczekałam troszkę. Państwo wykonali swoje ćwiczenia rozciągające i uprzejmie oddalili się. Czyżby się zaczynała jesienna chrypka? Nie, będziemy się przywiązywać do tej myśli w ogóle. Łaska cierpliwości. To coś naprawdę wyjątkowego. Bo nade wszystko łagodzi nasze nerwy. Wygładza zmarszczki. Łaska cierpliwości wiąże się z łagodnością, za którą tęsknimy, myślę, bez względu na to, kto jaki ma charakter, czy jest impulsywny, czy w miarę spokojny, to za łagodnością się tęskni. O, przemawiam teraz w imieniu całej ludzkości. Tak. I tak już będzie. Cały czas. Nie, wygłupiam się. Ja czasami tęsknię za łagodnością.
za łagodnością w relacjach z innymi, za łagodnością, kiedy obserwuję ten świat. Łagodność wiąże się ze spokojem. A jestem usprawiedliwiona w moim wieku, chcę się łagodności i spokoju. A wracając do cierpliwości, to ojej, co tu się będzie działo? Wracając do cierpliwości, która jest siostrą wytrwałości. Właściwie człowiek, który cierpliwy nie jest, narażony jest na dużo więcej potknięć, dołków. No i tych szturchańców, które się dostaje od różnych sytuacji niekorzystnych. Łaska cierpliwości pozwala mierzyć się z trudami życia. W taki sposób, kiedy po prostu przynosi nam zadowolenie. Przede wszystkim siebie, że daliśmy radę, że pokonaliśmy, że mogliśmy się wzmocnić. Myślę właśnie, że łaska cierpliwości wszystko to właśnie ma do zaproponowania. No ale dobrze, dobrze. Czy się po prostu to dostaje i już? Czy można jakoś zawalczyć o tę łaskę cierpliwości? Można ją budować każdego dnia. Każdego dnia, kiedy mierzymy się z większymi lub mniejszymi trudnościami, wyzwaniami, celami, które chcemy osiągnąć, możemy trenować. Bardzo przepraszam. Nie przyszło mi do głowy, że mi już gardełko zaatakuje. Ojejku. Może za dużo, Anka, gadasz? A no, pewnie tak. Łaska cierpliwości przydaje się. I właściwie jest niezbędna. W dzisiejszym szalonym świecie pięknie obserwuje się ludzi, którzy mają cierpliwość do nas, do siebie, do świata. Każdego dnia można o tym myśleć, kiedy coś wydaje się trudne, kiedy na coś trzeba poczekać, a my się tak niecierpliwimy. To łaska cierpliwości przydaje się wtedy. Chciałabym się rozwinąć w tym temacie, ale jakoś głowa zrobiła się pusta. A tutaj proszę bardzo, tu piękny krzew, ale śliczny kolor, pastelowy, samolot w górze, piękny listopadowy poranek. Ja cierpliwie nakręcająca ten filmik. Łaska cierpliwości, która sprzyja dobremu ciśnieniu krwi, spokojowi, łagodności, a i w ogóle i w szczególe, i pod każdym innym względem. To coś wspaniałego. Tej cierpliwości po prostu można się nauczyć. Pod warunkiem, że się nie tłumi emocji, nie zakopuje pod dywan, nie udaje, że czegoś nie ma i tak dalej, i tak dalej. Bo nie tędy droga. Cierpliwości nie wolno mylić z wypieraniem. A to największy grzech. To wypieranie, które tak się strasznie potem myści na naszym ciele i duchu. Kiedy udajemy, że tego nie ma,
że to nas nie dotyczy, nie obchodzi i w ogóle. A problem jest i czeka na nas. Cierpliwie oczywiście. Problemy umieją być super cierpliwe. Dlatego nie ma co czekać na ich rozwiązywanie, tylko brać się do roboty. No i tak. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. I niech łaska cierpliwości dotyczy każdego z nas.